Dobry wieczór Państwu. Żyła raz pewna zagraniczna hrabianka, która miała tak delikatne stópki, że w żaden sposób nie mogła sobie dobrać trzewiczków, nad czym bardzo ubolewał jej ojciec, zagraniczny hrabia. Bój się Boga, córeczko, wszakże najsłynniejsi szewcy w naszym hrabstwie szyją dla ciebie obuwie z najdelikatniejszych skór, z giemzy, zamszu, safianu i czego tam jeszcze, a ty latasz na bosaka. Ale czy to moja wina, tatusiu, że mam takie delikatne hrabiowskie stópki i wszystkie trzewiczki są mi niewygodne? Ale przecież zbliża się dzień twojego ślubu. Nie możesz pójść boso do ołtarza. Co powiedzą na to nasi znakomici herbowi goście? Co powie markiz, twój narzeczony, że wziął cię bez butów, a może jeszcze bez koszuli, co? A jak mam nie wziąć? No, tylko proszę cię, bez głupich dowcipów. Zabraniam ci iść do ślubu boso i koniec. Moja nieszczęśliwa, jak dokuśtykam do ołtarza? Już wolę zostać starą panną. Proszę cię bardzo, możesz sobie zostać. Co ja słyszę? Moja narzeczona starą panną? Coś mi się tu nie zgadza. A ja się nie zgadzam, ażeby moja córka szła do ślubu bez butów. Co tam buty? Będę cię na rękach nosił, ukochana. I już bez żadnych przeszkód odbyło się wystawne wesele bosonogiej hrabianki z szarmanckim markizem. I ja tam byłem, miód i wino piłem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale drodzy Państwo, jak długo można nosić najukochańszą nawet kobietę na rękach? Rok, dwa, trzy. Ręce mi już opadają. Najwyższy czas, moja żono, żebyś zaczęła chodzić po ziemi. Chodzić, ale w czym? Jak to w czym? Pół majątku wydałem na twoje trzewiki. Kiedy wszystkie są takie niewygodne? Mam tego dość. Te buty doprowadzą nas do rozwodu. Rozwodu? O, ja jeszcze nieśliwa. Nie płacz, piękna pani. Nie rozejdziesz się ze swoim mężem. Jestem kupcem z dalekich stron i przybyłem specjalnie, aby dostarczyć ci te oto czarodziejskie trzewiczki. Przymierz je, proszę. Przymierz je, moja żono, może akurat, co daj Boże. Nie zrażaj się tym, pani. Zrób w nich jeszcze kroczek, dwa. O, co ty sobie myślisz, obcy przybyszu? To mają być czarodziejskie trzewiczki? Przecież to coś okropnego, tortura! Ja dłużej w nich nie wytrzymam! To teraz zdejmij je, o pani, i załóż jakiekolwiek trzewiczki ze swojej wspaniałej kolekcji. Zrób w nich kroczek, dwa, pięć, proszę. O, jakie wygodne, jakie mięciutkie. Wcale mnie w nich nogi nie bolą. Mogę tańczyć, mogę śpiewać, mogę skakać. Bo na tym właśnie polega czarodziejska moc trzewików firmy Gruboskór, że po nich każde inne wydają się rajsko wygodne. Wszystko to oczywiście, proszę Państwa, działo się w bardzo dawnych czasach. Obecnie obuwie firmy Gruboskór nie pali, nie pije, nie piecze
nie uwiera i w ogóle jest w najwyższym gatunku. Po prostu nie czuje się go na nogach. Dobranoc państwu.